Hej siemanko, dzisiaj pomówimy sobie troszkę o wektorach, bo są one bardzo, bardzo ważne. Tak jak tutaj w naszym komponencie transform mamy pozycję, rotację, skalę, to te wszystkie pola to są właśnie wektory, zawierają sobie trzy wartości typu float. No i zobaczmy jakie się w ogóle tworzy. Możemy sobie stworzyć taki wektor, wpisujemy sobie na przykład wektor 3, niech to będzie jakaś pozycja, to się równa. No i żeby stworzyć nowy wektor, to albo przypisujemy Jakiś zdefiniowany przez Unity, bo są takie, zaraz wam pokażę, albo możemy stworzyć nowy. Jeżeli tworzymy nowy wektor, to musimy sobie wpisać słowo kluczowe new, następnie wektor. No i teraz wewnątrz nawiasu podajemy, tak jak tutaj pokazuje nam przeciążenie, musimy podać albo dwie wartości, albo trzy. Jeżeli podamy dwie, to z automatycznie zostanie ustawione jako zero. Często się to przydaje w projektach 2D, ponieważ tutaj większość elementów właśnie ma pozycję 0, jeżeli chodzi o oś z, ale jeżeli chcemy podać trzy wartości, to normalnie wpisujemy po kolei, tak jak ma to mieć miejsce w układzie współrzędnych, czyli x, y, z. I załóżmy, no, dodam tutaj, nie wiem, 1, f, 2, f i 3, f i na końcu oczywiście średnik. Czyli tak tworzymy sobie nowy wektor. Ok, ale czym jest wektor w ogóle? Jak sobie najedziemy tutaj na wektora, to zobaczcie, co nam pokazuje. Pokazuje nam tutaj, że to jest strukt, czyli wektor to jest struktura. Jeżeli chcemy poznać więcej tutaj rzeczy związanych z wektorem, możemy sobie zawsze, czy też z innymi elementami, możemy sobie najechać wektor 3, kliknąć prawym i wciskamy Go to the Definition, czyli F12. I teraz nam się otworzy cała tutaj implementacja, cały proces tworzenia, cały kod związany z tym wektorem. Widzimy, że mamy tutaj właśnie ten nasz wektor 3 i tutaj mamy pełno różnych opcji, które możemy wykorzystać. Znamy już te nasze wartości, czyli x, y i z. Idziemy sobie dalej, tutaj mamy takie zdefiniowane wektory, którymi możemy się posłużyć. Zobaczcie, że mamy tutaj zero wektor, czyli on przyjmuje wartości zerowe, one wektor, czyli przyjmuje wszędzie jedynki. Może pokażę Wam, jak tego użyć w ogóle, bo często nam się to będzie przydawać. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy do naszego gracza przypisać jakąś pozycję, powiedzmy w metodzie start. To tu możemy powiedzieć, że transform, a następnie position, to się równa, i możemy tutaj użyć wektor 3, i na przykład 0. Dzięki temu nasz gracz po uruchomieniu gry znajdzie się w pozycji 000. A jakiś inny przykład? Powiedzmy, że chcemy, żeby nasz gracz poruszał się w prawo. No to możemy sobie użyć metody update, powiedzmy. I dać transform, a następnie position i możemy tą pozycję zwiększać. Chcemy, żeby poruszał się w prawo, więc musimy zmieniać wartość x, prawda? I zobaczcie, że jeżeli chcemy zwiększać wartość x, to szukamy sobie tutaj wektora right i tutaj mamy 1f, czyli będzie się zwiększać pozycja x o 1 w każdej klatce. No to możemy sobie tutaj wrócić i przypisać wektor 3, a następnie right. Teraz, jak sobie włączymy grę, to oczywiście na początek ustawi nam się gracz w pozycji 0, a później będzie się jego pozycja zwiększać o 1 w prawo w każdej klatce. Więc, jak sobie teraz wrócimy i włączymy play, to zaraz zobaczycie, że nasz gracz w poleciał w prawo, jak dzik ziemniaki, bardzo szybko, ponieważ nasza funkcja update wykonuje się też bardzo szybko. Ale to nie ma na chwilę obecną znaczenia. Później pokażę wam jak to zmieniać i jak dostosowywać funkcję update do różnych komputerów, żeby wszędzie to wyglądało tak samo. Tutaj w tych wektorach mamy jeszcze pełno, pełno fajnych różnych rzeczy. Jak sobie tu prześledzimy to to, zobaczymy jak to wszystko działa. Oczywiście na początku to nie będzie takie łatwe, mam tego świadomość, ale z czasem będziemy sobie tutaj zaglądać i będę starał wam się to tłumaczyć. O, tu na przykład mamy fajną metodę move towards, czyli jakiś obiekt może y, przyjmować pozycję innego obiektu, czyli będzie y, jakby szedł w jego y, stronę. Y, może pokażę Wam to jeszcze, jak działa. Czyli wróćmy sobie tutaj do kodu i załóżmy, że mamy tutaj naszego gracza i mamy przeciwnika, i chcemy naszym graczem dojść do przeciwnika, do jego pozycji. Więc pierwsze, co musimy zrobić, może to usunę na razie, żeby nam się tutaj nie myliło. No, chcemy dodać sobie serialize field, żeby jakąś referencję nawiązać do tego naszego przeciwnika. Damy sobie tutaj transport i to będzie enemy. I teraz we funkcji update będziemy chcieli właśnie zmieniać naszą pozycję, tak żeby dojść do tego przeciwnika. Więc dajemy sobie tutaj wektor 3 i teraz używamy tej metody, którą widzieliśmy, czyli move towards. I tutaj podajemy najpierw, zobaczcie, nam się tutaj pokazuje. Mamy podać. Teraz, teraźniejszą pozycję, czyli to będzie Transform Position, ponieważ tutaj się znajdujemy. Nasz target, czyli wpisujemy Enemy Position, i tutaj, żeby to działało prawidłowo na każdym komputerze, to powinniśmy sobie wpisać Time, a następnie Delta Time. Ja to Wam wytłumaczę w osobnym filmie, ale to właśnie powoduje, że funkcja update będzie działała tak samo na każdym komputerze. Tu, jeszcze, jeżeli ta wartość byłaby nieodpowiednia, to zawsze możemy to jeszcze pomnożyć przez jakąś zmienną speed i wtedy dostosujemy odpowiednią prędkość. Więc, jak teraz sobie tutaj wrócimy i włączymy play, to nasz gracz powinien zmierzać tutaj w kierunku przeciwnika. No widzimy, że porusza się troszkę za wolno, więc pewnie tą wartość trzeba by było teraz zwiększyć. Niemniej jednak zaraz powinien stanąć, cyk, no i rzeczywiście stanął. Zawsze możemy sobie do sceny przejść i też troszkę nim tutaj poruszać, zobaczyć jak to wszystko działa, cyk, no i jest spoko. Czy właśnie jak widzicie, możemy sobie zawsze przejść tutaj do danej implementacji tego kodu, do tej biblioteki zobaczyć co tu się dzieje, jakie metody możemy wykorzystać. I pamiętajcie właśnie, że ten nasz wektor, tak jak na przykład kolor, to są strukty, Dlatego, żeby stworzyć jakiś nowy kolor, to zawsze będziemy używać właśnie słowa kluczowego new. Czyli jak tworzymy sobie wektor 3POS, to się równa, no i dajemy sobie, no i albo przypisujemy jakiś inny wektor, który jest już stworzony, a jak nie, jak chcemy stworzyć nowy, to musimy dać sobie new, wektor 3 i tu podać jakieś tam wartości. Możemy to tak zrobić, aczkolwiek jest też troszkę szybszy sposób. Teraz C-Sharp udostępnia coś takiego, zobaczcie, jak sobie najedziemy to mamy new expression can be simplified, czyli możemy sobie zobaczyć potential fixes i możemy zamienić to na coś takiego, czyli dajemy use new i zobaczcie, że to jest taki szybszy zapis, czyli jeżeli tworzymy taki nowy strukt, nowy wektor, to nie musimy tutaj wpisywać tego wektor 3, tylko możemy zostawić same słówko new i to też będzie działać tak samo.